musimy podjąć taką ostateczną uchwałę o sieci szkół, która właściwie sankcjonuje to, co w naszej gminie funkcjonuje. Natomiast chciałbym Państwa jeszcze poinformować, że na terenie naszej gminy chcemy zwiększyć ofertę edukacyjną dla naszych mieszkańców poprzez utworzenie 3 nowych przedszkoli. To było w planach wyborczych mojej komitetu, z którego startowałem na stanowisko wójta. Chcielibyśmy w miejscowościach Jasienica, Pobłyń gimnazjum, stworzyć przedszkole gminne. Byłoby to drugie. Są tam raz warunki lokalowe, dwa funkcjonuje w tej chwili stołówka. Drugą taką miejscowością, szkołą byłaby Nagoszewo, gdzie również po likwidacji gimnazjum mamy pomieszczenia bez uszczerbku dla funkcjonowania szkoły podstawowej, że możemy tworzyć tam przedszkole, całą przedszkolę i jest stołówka gminna. I trzecią miejscowością Jelonki, podobna sytuacja po byłym gimnazjum. Ale to nie koniec zwiększenia oferty edukacyjnej. Od 1 września, oczywiście pod warunkiem, że będą chętni, na terenie gminy we współpracy ze Stowarzyszeniem Piloci Polscy tworzymy szkołę średnią lotniczą, technikum lotnicze, które będzie funkcjonowało na bazie szkoły podstawowej, czyli jest adresowane dla absolwentów szkół podstawowych po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej oraz na bazie na podbudowę gimnazjum, czyli dla absolwentów gimnazjów, które w tym roku po raz ostatni będą kończyli klasę trzecią. Wracając do pierwszego pytania, nic nie likwidujemy, a wręcz odwrotnie, zwiększamy ofertę edukacyjną.